Klaudia jest dziewczyną, która wie, do czego dąży i jasno określa swoje priorytety. Ukończyła Politechnikę Białostocką, zdążyła zaznać życia w mieście, ale brakowało jej tam powietrza. Życie na gospodarstwie jest jej świadomym wyborem, a mężczyzna, którego szuka, musi być gotowy na zmianę miejsca zamieszkania i powinien poważnie myśleć o założeniu rodziny. Najbardziej lubię rower, to jest niepodważalna moja pasja. Lubię czytać książki psychologiczne oparte na faktach i biegać. Na chwilę obecną mieszkam z rodzicami, ale właśnie naprzeciwko mam swoje mieszkanie, w którym planuję zamieszkać. Mam nadzieję z mężem. Moje gospodarstwo łącznie ma 21 hektarów. Jest to głównie uprawa kukurydzy. Jest też hodowla kur niosek. No i ja już praktycznie można powiedzieć, że sama zajmuję się plantacją świerków bożonarodzeniowych. Cześć. Cześć, Marta. Cześć, chciałam spojrzeć na twoje skupienie, bo wtedy dużo widać na twarzy. Dlaczego to się robi teraz? Najlepiej zrobić to, jak jest okres wczesnowiosenny. Aha. No i obcinamy takie długie pędy. I co, i ty sobie radzisz ze wszystkim sama? W dużej mierze pomagają mi rodzice, ale no z reguły myślę, że jestem samodzielna. Tak, mam jeszcze takie dwie. A myślisz sobie o czym, jak tu chodzisz? Wiesz, że to jest czas już? Już odpowiedni byłby czas dla mnie, na przykład tak? Na założenie rodziny, oczywiście. Mam 25 lat i już chciałabym tej stabilizacji, tak? Męża, dzieci, bardzo bym chciała. Teraz jak patrzę, to jest jednak co robić. To nie jest tak, że jest tylko, wiesz, szkółka świerków i parę kurek, no. Takie, ale to są takie, no, zwykłe czynności, proste. Dzień dobry, Marta Manowska. Ach, to jest... Tato córki. Klaudii. Szukamy męża dla Klaudii, nie? No, mam nadzieję, że no, będzie. No, odpowiedniego nie tylko, aby był, tylko musi być konkretny. Tak, Klaudia mówi, konkretny. Konkretny. Do Klaudii pasowałby chłopak, który jest zaradny, pracowity i przede wszystkim uczciwy, no. Nie masz poczucia, że taka niezależna, zaradna kobieta... Nie chcę powiedzieć, że odstrasza mężczyzn. Ale mam tą świadomość. Mężczyźni wolą się tak opiekować kobietą, niżeli tak właśnie taką niezależną wziąć. Ale ja nie potrafiłabym się zmienić chyba tyle, żeby zmiękczyć siebie. No a powiedz, jacy mężczyźni ci się podobają? No, musi być na pewno zadbany. Zawsze jakoś tam zwracam uwagę na dłonie i paznokcie, żeby nie były czarne. Mimo wszystko ładny uśmiech, zęby, tak? Zaradni, z tak zwaną głową na karku. No na pewno jakiś tam optymista, żeby nie narzekał. Ja nie lubię na przykład faceta uczyć długo, ja lubię jak facet już wie. Nie lubię palcem pokazywać, mi to męczy. Wiek to na pewno maksymalnie 10 lat tam. Więcej. 35. A jakby był młodszy? No musiałabym widzieć, że jest dojrzały naprawdę taki facet. Ja bym chciała, żeby on pracował normalnie, tak jak ja pracuję. To mi to gdzieś pociąga, jak facet ma ten fach w ręku. O dzieciach mówisz, myślisz, ale rozumiem, że jeszcze za chwilę. Takie jedno z takich skrytszych marzeń moich to jest tak mąż i dzieci. Nie rozwiedziony, nie z historią, nie z dzieckiem z poprzedniego związku, małżeństwa? No raczej nie. Raczej, to nie jest dobra odpowiedź. Konkretna. Nie. Dla ciebie ważna jest wiara, tak? Wolałabym, żeby to była osoba takiego samego wyznania jak ja. Czyli prawosławna. Tak? Mhm. Ale nie przekreślam nikogo ze względu na wiarę. To chyba czekamy na listy. Tak. Czekamy. Jeżeli jesteś osobą szczerą, otwartą, rodzinną, bez nałogów i myślisz, że mógłbyś zmienić swoje dotychczasowe życie i zamieszkać u mnie na wsi, proszę napisz do mnie list. Może akurat twój list przekona mnie do ciebie. Klaudia znalazła już swoje miejsce na ziemi. Szuka dojrzałego mężczyzny wyznającego podobne wartości. Słuchając jej słów, poczułeś, że wiele was łączy? Nie czekaj, wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Klaudia.